Witam Was serdecznie w kolejnym, uwaga, 200. odcinku Kulochłosty, w której to zdecydowana większość odcinków to jest chłostanie prac widzów, którzy chcieliby wiedzieć, co poprawić w swoich pracach pazurowych, na co zwrócić uwagę i gdzie ewentualnie poszukać wiedzy i na jakie szkolenie się wybrać, żeby te prace były lepsze. Ale dzisiaj, w 200. odcinku, wyjątkowo spokojnie widzowie, jesteście bezpieczni, będę dalej Was chłostać, ale wyjątkowo wrócę do korzeni chłosty, czyli do chłostania swoich prac. I uwaga, nie z przyszłości, ale tych takich świeżych. Zaczynamy. Kryszczyn, dajesz intro. Kryszczyn, dzięki za intro. Zaczynamy od... Zastanawiałam się, od czego zacząć, bo mam kilka w zanadrzu perełek, ale może zaczniemy od chłostania moich prac, które sobie robię. No wiadomo, że to, co robię na paznokciach, macie w serii paznokcie albo testy tam jakieś różne robię z Instagrama, TikToka czy z różnych YouTube'ów rzeczy, to tam widzicie, nie? I od razu bezpośrednio po czegoś zrobieniu to się chłostam. Ale nie chłostam swoich, znaczy może nie, że chłostam, tylko nie przeanalizowuję swoich prac takich, a nie, to też w sumie na challenge'ach mówię, o Boże, ale mi się nie podoba, albo on tu za szeroki, tu za wąski, tu coś tam. No dobra, ale w każdym razie wychłostamy tak porządniej ze zdjęć moje prace, z challenge co tydzień nowe pazy, bo co tydzień sobie robię pazy, czy to prawą, czy lewą ręką, więc będzie chłostane na zmianę. I te zdjęcia, nie wiem jak tutaj wyglądają, jeżeli chodzi o chronologię, nie wiem, które były prędzej, które później, to mniej więcej jest sprzed ostatniego roku są to prace i są tutaj, proszę Państwa, cudne duck nails. Ile razy w odcinkach ja słyszałam, że co to są za łopaty, ludzie się tak totalnie nie znają, że szok, to jest duck nails. I tam ludzie pisali komentarze typu, nie? Kogoś tam, tego komuś wypomina, a sama nie umie to porządnie pazurów zrobić. To tak oficjalnie chciałabym jeszcze raz tylko poinformować, iż to są paznokcie, które zrobiłam w challenge'u, bo widzowie wbili donate'ami określoną kwotę, dzięki temu kupiłam sobie swój wymarzony pochłaniacz Nova Flare Hurricane 2. Jestem zachwycona nim. Jestem nim zachwycona, ale przez to musiałam sobie zrobić duck nails i sobie je zrobiłam i chodziłam, uwaga, w nich miesiąc, bo zrobiłam je, potem na challenge'u co tydzień nowe pazy je uzupełniłam, więc nie tylko zrobiłam pierwszego w Polsce live'a z duck nails, ale jeszcze zrobiłam pierwszego w Polsce live'a, chyba pierwszego w Polsce, z korektą duck nails, więc tak oto one wyglądają. Jeżeli chodzi o manikier, to zdjęcie jest z mega słabej jakości, więc tak nie do końca będę w stanie tutaj to ogarnąć, ale już tu z daleka widzimy to podcięcie krawędzi dolnej, cudowne. Ale tu pamiętam, dlaczego to się stało, no bo robiłam te pazury, więc kurczę, no siłą rzeczy pamiętam. Tu pamiętam, że on po prostu z tej jednej strony był za szeroki i nie wiem, czy czasem ten pazur nie był pierwszy robiony albo drugi. I ja kombinowałam, jak zrobić duck nails, żeby z szablonu to, nie? Na szablonie to zrobić. I to takie nie do końca są duck nails, bo ja później sprawdziłam, zobaczyłam kilka filmików i okazało się, że wiecie, jak te duck nails jest zrobione i dlaczego oni tutaj mają te duck nails, zobaczcie. Ja mam prostą linię w tym miejscu, a oni, czyli Amerykanie, a w Ameryce, jak sobie zobaczymy, jak te duck nails wygląda, to wygląda bardziej o tak tu. Nie? Wiecie, o co chodzi? Że one są w ten deseń bardziej. I ja się potem kapłam, że oni po prostu biorą mnie. Hit, nie? Hit. Siednijcie se, bo po prostu padniecie. Go muszę znaleźć. Siednijcie se, bo padniecie, nie? Oni po prostu biorą tipsy, nie? Biorą tipsy. Nawet jeszcze takie, nie? Albo podobne. Biorą tipsy. Hit, nie? I zamiast przykleić tak, jak trzeba, nie? Tak je przykleić. Zrobimy tu na jakimś, że tak powiem, przybliżeniu, żebyście to, wezmę sobie nawet mniejszego, żebyście to widzieli. Tu sobie wyżarłam, bo czekaj, no nieważne. Zamiast tak przykleić tego tipsa, nie? To oni, żeby wyszedł duck nails, to oni to odwracają, mierzą, że tu przykleją, o to nawet pykło, nie? Nawet pykło.
I zobaczcie, czekajcie, muszę wam to pokazać. I wychodzi ten pieruński DuckNails, nie? Chwytunka. Moment. Nawet tego zademonstrować nie mogę, nie? Udało się. I zobaczcie, nie? Jak im główka pracuje. Tu się to rozszerza i to... Dlatego jest w tę stronę, nie? Tylko oni to robią na kwadratach, dlatego to też takie fajne, rozszerzające jest. No i chyba, że to bym po prostu bardziej splaszczyła, to to faktycznie pójdzie w ten... O, dobra, teraz to pójdzie. Jak to bardziej rozplaszczę, to to pójdzie w taki fajny... Jezus Maria, tak odleciał. Ja teraz to poszło. Widzicie, teraz to jest to. Teraz to jest to. No może nie z aż takim mocnym rozszerzeniem, ale teraz to jest to. I oni po prostu te DuckNails z tipsami robią. A ja kombinowałam, myślałam, co, jak to zrobić, że ten kształt taki zupełnie inny. Ja to robiłam na szablonie, dlatego one też płaskie były bardziej. Ale koniec końców muszę wam powiedzieć, czy to jest dobrze technicznie zrobione? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ... Nie przeszłam nigdy żadnego szkolenia DuckNails i ja nie wiem, jak ten kształt ma wyglądać. Tu widzimy finalnie, że totalnie coś nie pykło, to sobie już muszę tu dopiłować po czasie. O, od razu lepiej. Troszeczkę tu jeszcze, o. I już by to lepiej wyglądało. W każdym razie, nie mam pojęcia, ale tyle, ile ja miałam fanu robiąc te DuckNails, to nie macie pojęcia, nie? W noszeniu już tego fanu nie było, bo jak zrobiłam tak rękę, to po prostu cały czas te pazury o siebie... No to był dramat. W noszeniu to był dramat, ale w robieniu to było niesamowite. Piękne były te paznokcie. Patrzcie te perełki. I te paznokcie były tak szerokie, że pozwoliły... Zobaczcie, ile było placu, żeby te perełki, że tak powiem, poprzyklejać. Poezja. Nie powtórzyłabym tego nigdy na sobie, może na kimś, ale żebym ja miała w tym chodzić, nie. Nie. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę tu wychłostać. Trochę mi nie pykło, może być jeszcze jakieś zdjęcie. Tu były pierwsze, to są już po korekcie. Bo te cyrkonie tak nie do końca mi się podoba, jak je ułożyłam. Coś mi tam nie pasowało, już teraz nie pamiętam co. Ale coś z tymi cyrkoniami mi tam nie pykło. Kurczę, tu jest dziura, tu brakuje cyrkoni. Kurde, nie pamiętam, no. A na zdjęciu nie widać, co tam nie pykło. No to lecimy dalej, bo mam jeszcze jedne DuckNails, już pierwsze, przed korektą. Tu to już w ogóle szalałam. To tam w tych następnych to już ten kształt lekko poprawiłam. Teraz to już, zobaczcie, tu ile brakuje. Widzicie to? Masakra. W ogóle masy brakuje przy skórkach. Co jeszcze? Takie trochę pofalowane te brzegi. Tego kartofelka to masakra, jaki on normalnie boski jest. I ten kufelek. Dobra, szło to lepiej namalować. Troszeczkę są niedopracowane te zdobienia, ale nie są najgorsze. Co tu jeszcze? Do czego by się przypieprzyć? Nie, to było mega fajne, to tutaj. Tak mi się to podobało. I tu była w ogóle, nie wiem, czy widzicie, muszelka. Ale to akurat mi wyszło. To mi tam akurat pykło, że tak powiem. Trochę z tą masą w tym serdecznym przy skórkach. Nie wiem, dlaczego to tak na tym zdjęciu. Czy ja nie pił, jak piłowałam, to nie widziałam, czy co się tam podziało. No jest szczelina, jest przepaść. Może było za grubo po prostu przy skórkach. Tu coś kombinowałam. Sobie chyba namieszałam proszek akrylowy z pyłkiem. Flash. I też testowałam, próbowałam, ogarniałam. I tak nie do końca ogarnęłam, więc też nie są do końca idealne te pazury, ale tak jak mówię, przy tym DuckNails, nie wiem, jakie są kanony tutaj, jak mają te krawędzie iść, o co chodzi. Myślę, że najlepszy DuckNails, kurde, a może bym zrobiła jeszcze DuckNails właśnie z tego tipsa, tak jak te dziewczyny robią. Widzowie, przypomnijcie mi, że mam robić testy, DuckNails, jeden pazur właśnie z tipsa, nie na szablonie, tylko tipsie, na tipsie. Michasia woli Velociraptory. Ja wolę raptorki. Nie wiem, czy w tym folderze są, ale one były boskie, no. Też chodziłam miesiąc w każdym razie. I zgodzę się, klawiatura i DuckNails to naprawdę był dramat. Po dwa klawisze naciskałam. Zuza tak. Ludzie, ona się mądrze, a sama jakieś łopaty robi. Tymczasem edyta. DuckNails, Velociraptorza, SlimNails. DuckNails, Velociraptor, SlimNails, był jeden pazur, odcinek nagrałam. No nic.